Dobra, moi kochani, telefon szwajkuje, deszcz pada, jest coraz gorzej. Do dzieła, szybko, bo jest mało baterii. Dzisiaj 18 odcinków. Posłuchajcie, po odpaleniu samochód wam wchodzi na wysokie obroty, szarpie, rzuca, zadyma z tyłu. Okej, daliście za dużą dawkę na nastawniku. Tak jak ja teraz, złożyłem na znaki, które sobie zrobiłem, ale widocznie pompa się uszczelniła i daje większe ciśnienie. Przepraszam, bo komputer uruchamiam, żeby zrobić szybko, więc się nie bójcie. Jak tak zrobi się, gaście, nastawnik puknijcie w stronę rozrządu i już. To są malutkie ruchy, 0,1 mm. Zobaczycie. Teraz patrzcie, palicie. Widzicie, co się dzieje? Trzeba uważać, bo ona pójdzie w odcięcie na takiej dawce, jak się troszeczkę zagrzeje. Ja się łączę z komputerem, żebyście zobaczyli. To wszystko zimne, deszcz pada, przeciwności losu. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Kanał pierwszy. Widzicie? Dawka 0 mg. Bardzo bogata. Idziemy puknąć w nastawnik. Widzicie? Jesteśmy. Chodzi. Ładnie. Dawka. Widzicie? 2 mg. Gazu. Pięknie. Gasimy. Jak pali? Fajnie. Komputer się zrobił z przerwą z połączenia. Tylko teraz tak, pompa dalej będzie troszkę słaba i ta dawka będzie im cieplejsza, a tym będzie malała. Ale coś ją tu podszarpuje. Więc wydaje mi się, że jednak ten pierścionek mi pękł tam w pompie i będziemy jeszcze raz rozbierać. Widzicie, jak dawka skacze? 0, 1, 3, 2, 1. Coś się dzieje. Dobra, jeszcze pukniemy nastawnik. Wracamy. Chodzi. 6 mg. Za ubogo. W drugą stronę. Jeden miligram, za dużo. Widzicie, to wystarczy dotknąć. Żeby to ucelować, to naprawdę trzeba się napracować. Ale dobra, podczas dokręcania zawsze nastawnik idzie w ubogą stronę, więc jak mamy jeden, to pukniemy go, żeby było dwa. Dokręcimy i powinno wskoczyć na trzy. I tak zostawimy. Dobra, wracamy do... Tyk. Dobra, zobaczcie, udało mi się wypukać 2 mg, czasami wchodzi na 3. I teraz sądzę, że jak dokręcę nastawnik, to mi wskoczy na 4. Dokręcamy nastawnik. Popatrzcie, po dokręceniu się zubożyło, tak? To znowu popuszczamy, puk w drugą stronę. Sześć. Jeszcze. No, chyba zwycięstwo. Jest 3. Została jedna śrubka do dokręcenia. Dobra,
jest 3. Ale cały dzień pracy na marne. Chodźcie. I co wy na to? Dobra, kochani. Kończymy. Jak widzicie, korpus pompy jest zadarty, nawet dobry o-ring puszcza. Czyli muszę rozebrać to jeszcze raz. Dać silikon, przykro mi, bo inaczej to będzie ciekło. Widzicie? Przez chwilę jak nie ciekło, to chodziło ładnie. Ale dobrze, dobrze, no wiecie jak rozpoznać cieknącą pompę, że na cieknącej będzie zapalał. Wiecie już jak ustawić nastawnik, w którą stronę, pamiętajcie, w stronę rozrządu zubażacie, w stronę skrzyni biegów wzbogacacie. Dawka taka dobra to jest 4 mg, wszystko co idzie więcej, 5, 6, 7, 8 to jest zubażanie, czyli źle, 3, 2, 1 to jest wzbogacanie. I teraz idealne warunki dla naszego dieselka to jest 4 tam z groszem, jakoś tak by trzeba było doczytać danych. Wtedy on fajnie jeździ, malutko pali, takie prawdziwe TDI. A jeżeli są już kłopoty, to jak z tym autem i dawka idzie w 3, w 2, no to wtedy jest lane paliwo i wtedy pali 7, 8, on jeździ. Jak widzicie, da się go zreanimować. W każdym razie na chwilę zastopujemy z filmami, bo ja mam mało czasu, ja muszę tą pompę jakoś wyjąć, coś zrobić. No nie musicie tego już patrzeć, no bo to każdy wie, trzeba o-ring tam dopasować, żeby nie ciekło i jest ok. Więc jak już zrobię pompę i pompa będzie zrobiona, dawka ustawiona, najlepsza jak się da, bo to widzicie, na dawkę trzeba troszeczkę czasu, bo to są dotknięcia, żeby ją ustawić i wtedy będziemy wiedzieli, jak ona zapala i co będziemy dalej robić. Doprowadzimy proces do końca, ponieważ ona po płukance traci ciśnienie, prawdopodobnie za dużo nagarów miała i teraz już się tam ukosują pierścionki w niej. Ale to wam wytłumaczę, już na spokojnie jakoś znajdę chwilę, żeby zrobić taki już film nieprzerywany, bo najważniejsze mechanika pompy już wiecie, więc zrobię wam nieprzerywany jeszcze co można w pompie zrobić. I będziemy szli dalej z tą naszą diagnozą. No na razie ciecze, nic więcej nie zrobimy. No a więc co? No kończymy. Kończymy, moi drodzy. Przepraszam was za pourywane filmy, ale no tak, tak nieraz wychodzi. Dobra, trzymajcie się, hej.